Zastępują kontrolę sąsiedzką i pozwalają szybko namierzyć sprawców wykroczeń. Dwukrotnie wzrosła liczba kamer w Kędzierzynie-Koźlu, a strażnicy miejscy zyskali nowoczesne centrum monitoringu. Bartosz Sadliński. W Kędzierzynie-Koźlu zamontowano 40 nowych kamer monitoringu miejskiego. Teraz jest ich łącznie 80. Nastąpiło także przejście z technologii radiowej na światłowodową. Jest to już trzeci etap, kosztuje 2,7 miliona złotych i dzięki niemu nasi mieszkańcy będą się czuli bardzo bezpiecznie. Przede wszystkim monitoring pozwala na bieżąco reagować na przestępstwa i wykroczenia. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, dewastacje, niszczenie znaków drogowych i różne wykroczenia popełniane w ruchu drogowym. Mogę podać na przykład sytuację z ulicy Wojska Polskiego, gdzie po zainstalowaniu kamery pomogła nam ona wyeliminować zjawisko osób spożywających i nagminnie żebrzących w tym miejscu. Centrum monitoringu zostało przeniesione z Urzędu Miejskiego w Kędzierzynie do miejsca znajdującego się tuż obok, siedziby Straży Miejskiej. W razie sytuacji jakiejś kryzysowej jest bezpośredni kontakt z dyżurnym, więc skrócony jest czas reagowania na różne przestępstwa czy wykroczenia ujawnione na monitoringu miejskim. Ruchome i statyczne kamery znajdują się obecnie we wszystkich dzielnicach Kędzierzyna-Koźla. Trochę porządku będzie na Koźlu. Bezpieczniej, bezpieczniej, bo tak to wie pan. Gdyby nie było tych monitoringów, to by źle się troszkę działo, jednak monitoring daje dużo. Nie będę brudzić, śmiecić przy okazji, bo zawsze widać. U domu też taki sam problem mamy, bez przerwy śmiecia, butelek pustych, porzucanych wszędzie. W parku to samo jest. To też w kwestii monitorowania miasta magistrat nie mówi ostatniego słowa. Chciałabym zwiększyć nasz monitoring na parki, gdyż zdarzają się tam akty wandalizmu. Mimo że nie powinien być park monitorowany, ale parki też będą monitorowane. W zeszłym roku kędzierzyńska policja blisko 200 razy korzystała z zapisów miejskich kamer. Nagrania były dowodem na popełnienie przestępstw i wykroczeń. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski.